Państwa, ja sobie przygotowując ten wykład wyobraziłem, że mam nadzieję, że się nie mylę, że Państwo zaproponowaliście mi ten temat, dlatego że no, problemy związane z opatrznością czy predestynacją jakoś Państwa nurtują też, a przynajmniej organizatorów. Więc pozwólcie Państwo, że ja na początku tego wykładu spróbuję zarysować, jakiego to typu problemy są, bo to, co przygotowałem, szczególnie w drugiej części, będzie momentami trochę teoretyczne, czy raczej powinienem powiedzieć spekulatywne. W związku z tym no, przebrniemy przez to z zainteresowaniem, pod warunkiem, że będziemy dobrze rozumieli, jaka jest stawka tych rozważań i dlaczego one dla chrześcijan w którymś momencie stały się tak ważne. Proszę Państwa, zacznę od definicji, od tego, żebyśmy sobie zdali sprawę z tego, o czym my tutaj mamy mówić. Ten wykład ma być o opatrzności Bożej, tak mi tu zostało zaproponowane, i o predestynacji. Ja tutaj się ograniczę do predestynacji. Dlaczego? Święty Tomasz, kiedy zastanawia się, jak odnieść do siebie boską opatrzność i predestynację, pisze o nich w taki sposób, że predestynacja to jest Boża opatrzność, która odnosi się do stworzeń rozumnych. No a tak naprawdę no to, co nas najbardziej interesuje, to o czym myślimy zwykle, kiedy mówimy o Bożej opatrzności, no to myślimy o Bożej opiece, która dotyczy nas, która dotyczy stworzenia rozumne. Więc pozwólcie Państwo, że ja się na tym skoncentruję. Definicja sama pojawia się u Tomasza w Sumie Teologii w pierwszej części, w kwestii 23, w artykule pierwszym. I Tomasz tam pisze, że predestynacja to jest ratio transmissionis creaturae rationalis in finem vitae aeternae, czyli że jest to zamysł, to ratio, tak pewnie należało tutaj to przetłumaczyć w tym kontekście, doprowadzenia stworzenia rozumnego do celu życia wiecznego. No i proszę Państwa, no proszę zwrócić uwagę, że kiedy mówimy o jakimś Bożym zamyśle, który On ma tutaj w stosunku do nas, o jakimś pomyśle, który Bóg ma na nas, na każdego z nas, no to tu zwykle zaczynają się dla nas schod i zaczynają się niepokoje. No bo jak to jest? Jeśli Pan Bóg ma dla nas jakiś pomysł, jakiś program, ma dla nas jakiś plan, no to po pierwsze, no od razu narzuca nam się pytanie, no jaka jest szczegółowość tego pomysłu, prawda? Czy to znaczy teraz tak, że w całym moim życiu, no to ja muszę, to jak przez pole minowe idę, prawda? No bo teraz, czy mam w tę stronę się zwrócić i pójść, czy mam w tę stronę pójść? No jeśli nie wybiorę właściwie, no to ja w ten jego plan nie trafię, prawda? Może nam się wydawać, że to tak wygląda. To po pierwsze. Taka pierwsza trudność egzystencjalna, która może się w nas rodzić. No jest jeszcze druga, taka bardziej teoretyczna dla tych, którzy tak próbują wierzę się przyglądać bardziej wnikliwie, z którą też muszą się zmierzyć. No jeśli jest jakiś plan, jeśli jest jakiś program i to za chwilę zobaczymy, odwiecznie przez Boga dla nas przygotowany, przecież kiedy mówimy o tej ratio transmissionis, o tym zamyśle doprowadzenia stworzenia rozumnego, no to myślimy o Bogu, który przecież jest odwieczny, no to jak to się ma do mojej wolności? Czy to jest tak, że Pan Bóg już to wszystko, prawda, zadecydował za mnie, przede mną właśnie odwiecznie? No ja teraz jestem kukiełką, jestem marionetką, która to ma tylko odegrać w tym całym teatrzyku, którym staje się cały stworzony świat. No do takich wniosków nas te rozważania mogą prowadzić. Ja myślę, że to są te dwa największe wyzwania, które dla człowieka wierzącego, dla chrześcijanina wiążą się z nauką o Bożej opatrzności, o predestynacji. Czy o przeznaczeniu. Ja tu będę polskiego terminu używał, który jest odpowiednikiem właśnie tej bardziej z łacińska dla nas brzmiącej predestynacji. Proszę Państwa, więc ja będę próbował zmierzyć się z tym tematem w
taki sposób, organizując to, co Państwu chciałbym dzisiaj przedstawić. Proszę mi wybaczyć, ta prezentacja jest taka graficznie skromniusieńka, no ale przygotowałem ją z takim poczuciem, że sam jestem wzrokowcem i czasami jak ktoś mi tutaj krąży wokół jakiegoś tematu i nie zawsze łatwo mi jest wydobyć, co jest istotą, no to te kilka słów, które mam przed oczami, pomaga mi brnąć czasami przez jakieś wystąpienia i wykłady, dlatego właśnie dla wzrokowców niech to będzie pomoc. Proszę Państwa, chciałbym na początku troszkę jeszcze pokrążyć przy tych naszych doświadczeniach, które albo nam pomagają na to, żeby się otworzyć na naukę Kościoła o tym, że Bóg ma jakiś dla nas zamysł, no albo które nam w tym przeszkadzają. Więc pierwsze dwa już zapowiem, to będzie opowieść o tych doświadczeniach, które jak się nam wydaje, w zasadzie nam przeszkadzają, po to, żeby na końcu powiedzieć o trzecim, które wydaje mi się, że nam trochę w tym pomaga. To będzie pierwsza część. Pierwszy punkt właściwie wykładu, bo to jeszcze przed przerwą będę starał się wejść w ten drugi punkt. Później będę starał się, odwołując się do Pisma Świętego, powiedzieć o tym, co jest istotą nauki o predestynacji. Po czym no chciałbym, jak Państwo zobaczycie, no zmierzyć się z tą trudnością, o której wspomniałem, no jak to jest z tą naszą wolnością, jak to jest z tym teatrzykiem, w którym mielibyśmy tutaj wszyscy razem pospołu występować. No i na końcu będzie podsumowanie, więc tak to proszę Państwa przewidziałem na dzisiaj, tak to będzie wyglądać. Kilka podstawowych doświadczeń. Zacznę od doświadczenia, które zatytułowałem, trochę tak, przyznam się, zadziornie, ale po to, żeby też wydobyć trudność, która się właśnie z tym doświadczeniem wiąże, absurdalna przygodność, czyli niekonieczność rzeczy najważniejszych. Dobrą ilustracją tego, co mam na myśli, jest wiersz Wisławy Szymborskiej, który otwiera tomik Dwukropek. Jest wiersz, który ona umieściła na samym początku tego tomiku i myślę, że on świetnie jakby poddaje ton całości tego tomu. A ja myślę też, że chodzi o wątek, który bardzo często w jej twórczości na różne sposoby wraca. Proszę posłuchać. Nieobecność. Niewiele brakowało, a moja matka mogłaby poślubić pana Zbigniewa B. ze Zduńskiej Woli. I gdyby mieli córkę, nie ja bym nią była. Może z lepszą pamięcią do imion i twarzy i każdej usłyszanej tylko raz melodii, bez błędu poznającą, który ptak jest który, ze świetnymi stopniami z fizyki i chemii i gorszymi z polskiego, ale w skrytości pisującą wiersze od razu dużo ciekawsze od moich. Niewiele brakowało, a mój ojciec mógłby w tym samym czasie poślubić pannę Jadwigę R. z Zakopanego. I gdyby mieli córkę, nie ja bym nią była. Może bardziej upartą w stawianiu na swoim, bez lęków skakującą do głębokiej wody, skłonną do ulegania emocjom zbiorowym, bezustannie widzianą w kilku miejscach naraz, ale rzadko nad książką, częściej na podwórku, jak kopie piłkę razem z chłopakami. Może by obie spotkały się nawet w tej samej szkole i tej samej klasie, ale żadna z nich para, żadne pokrewieństwo, a na grupowym zdjęciu daleko od siebie. Dziewczynki, stańcie tutaj, wołałby fotograf. Te niższe z przodu, te wyższe za nimi. I ładnie się uśmiechnąć, kiedy zrobię znak. Tylko jeszcze policzcie, czy jesteście wszystkie. Tak, proszę pana, wszystkie. No właśnie. Proszę państwa, mogłoby nas nie być. Mogłoby nas nie być i te sprawy najważniejsze w naszym życiu, takie jak nasze istnienie, zależą czasem od tak kruchych zdarzeń, jak to, że ktoś komuś, jak to się mówi, wpadł albo nie wpadł w oko. Oczywiście przykłady tego typu doświadczeń, właśnie zależności tego, co najważniejsze, od kruchych wydarzeń,
od przygodnych wydarzeń, które mogły się zdarzyć, ale mogły się nie zdarzyć, można byłoby mnożyć. Jeszcze jeden tutaj przywołam, żeby trochę podpowiedzieć, o co mi chodzi, choć mam wrażenie, że to jest przecież doświadczenie każdemu z nas dobrze znane. W 1998 roku Niemcy nakręcili film, który został zatytułowany Lola Rent, który zresztą bardzo był dyskutowany w Niemczech. Tytuł został przetłumaczony na język polski Biegnij Lola biegnij. Być może niektórzy z Państwa ten film kiedyś widzieli. To jest opowieść, znaczy właściwie fabuła jest stosunkowo prosta. Chłopiec, który jest znajomym handla, właściwie no, złodzieja samochodów, gubi 100 tysięcy marek w metrze. No i ponieważ no, to jest banda, no to dostaje 20 minut na to, żeby te pieniądze odnaleźć, a jeśli nie, no to grozi mu śmierć. Grozi mu wyrok śmierci. Dzwoni do swojej dziewczyny, ta jego dziewczyna ma bogatego rodzica, w związku z tym biegnie po to, żeby te pieniądze dla niego zdobyć i żeby mu je dostarczyć. No i teraz trzy razy jest opowiedziana nam ta sama fabuła i reżyser chce nam pokazać sytuacje różne, w zależności od tego, czy tak się zdarzy, że będzie zielone światło albo będzie czerwone światło, czy tak się zdarzy, że przez ulicę przejdzie dwóch panów, którzy jakieś tam półfabrykaty na budowę niosą, czy nie przejdą. No i ta dziewczyna przybiega 30 sekund wcześniej, bądź 30 sekund później. I w zależności od tych 30 sekund, od tych dwóch panów, którzy tam akurat przechodzili z jakimś półfabrykatem bądź nie, no to ten chłopiec ginie bądź nie. I oczywiście ta fabuła jest tak skonstruowana, cały ten film jest tak skonstruowany, no żeby właśnie uświadomić nam, że czasami sprawą życia i śmierci jest to, czy dwóch panów przejdzie przez ulicę i ten półfabrykat będą nieśli, czy nie. Że w zasadzie no większość tego, co najważniejsze w naszym życiu, zawieszone jest na tak kruchych wydarzeniach i tak kruchych podstawach. Ta absurdalna przygodność, jak nazwałem to doświadczenie, proszę zwrócić uwagę, że nie omija także ludzi oddanych Bogu czasem. Przypomina się Tomasz Merton. Tomasz Merton, który, jak może niektórzy z Państwa wiedzą, umarł porażony prądem źle funkcjonującej grzałki elektrycznej, prawda? No, tak by się chciało, by umarł w czasie na przykład święta przemienienia pańskiego. No. Czasami to się zdarza ludziom świętym i takim, którzy jakimiś duchowymi guru dla nas są. No ale czasami się nie zdarza. To pierwsze doświadczenie. Drugie doświadczenie, które jest tak samo dla nas trudne, a może jeszcze trudniejsze, może to jest w ogóle największe wyzwanie, kiedy próbujemy myśleć o jakimś pomyśle Boga dla nas, czy o jakimś planie, który wiąże się z naszym życiem, no to jest nasze doświadczenie zła. Jeśli przeznaczenie miało być konsekwentnym prowadzeniem człowieka do życia wiecznego i wiązać się no, z pełnym panowaniem Boga nad tym całym planem, no to skąd w tym planie zło? Czyżby Bóg nie był dostatecznie skuteczny w przeprowadzaniu swoich planów i ludzi do celów, które zakłada, do których chce ich prowadzić? No a może jest tak, że wybiera wyłącznie niektórych, a innych nie wybiera? Jednymi się opiekuje? Jednymi się bardziej opiekuje, innymi się bardziej nie opiekuje, jak w tym słynnym kawale o tym, że to bo ciebie nie lubię, prawda? Obie możliwości tak naprawdę, jeśli zaczniemy się nad tym zastanawiać, no to wydają się nie do przyjęcia. Ani ta możliwość, że to Bóg mógłby nie panować nad jakąś częścią rzeczywistości, ani taka, że mógłby wybierać wyłącznie niektórych, którymi się opiekuje, a resztę pozostawiać swemu losowi, bezwzględnie jakby się już dalej o nich nie troszcząc i nim nie zajmując. Jak to więc jest w związku z tym drugim doświadczeniem? I trzecie doświadczenie, o którym chciałbym wspomnieć, które z kolei
moim zdaniem będzie nam pomagać, będzie nas otwierać na to, by móc zobaczyć w tym świecie, w którym przychodzi nam żyć, jakiś promyk sensu i móc otworzyć się na pomysł, zamysłu Boga, który nas prowadzi do życia wiecznego. No to jest oczywiście spotkanie z racjonalnością rzeczywistości, która nas otacza. Proszę Państwa, no świat jest nasycony racjonalnością, mimo tego, co absurdalne, co czasami z jakimś bólem przychodzi nam doświadczyć. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że ja tutaj pobieżnie dotykam wielkich tematów. Jeśli chodzi o racjonalność, no to także mówię o sprawach bardzo złożonych. Nie brak dzisiaj zresztą w świecie ponowożytnym głosów, które mówią o niebezpieczeństwach wiążących się z ubóstwieniem racjonalności, jako najważniejszej, najwyższej wartości. Przy czym wielu słusznie podkreśla, że ta racjonalność nam się zdegenerowała. To znaczy nasze myślenie, sama racjonalność nie, ale nasze myślenie o racjonalności się zdegenerowało, że myślimy dzisiaj o racjonalności przede wszystkim jako o narzędziu postępu, który prowadzi nas do konsumpcji, do rozkręcania konsumpcji, że w taki pragmatyczny sposób podchodzimy do racjonalności i ją przez to degenerujemy. Co więcej, myślę, że jest słuszną krytyką uwaga, iż racjonalność od czasów oświecenia nam się odcięła od prawdy o stworzeniu. My przestaliśmy już myśleć o racjonalności jako o stworzonym darze. Jako o darze, który otrzymaliśmy od Stwórcy. To wszystko prawda. Niemniej jednak, proszę Państwa, fakt, że otaczający nas świat daje się badać, daje się poznawać. I jak twierdzą filozofowie przyrody, przy pomocy stosunkowo prostych równań matematycznych, no to ma olbrzymie konsekwencje dla wszelkich naszych poszukiwań sensu rzeczywistości. Okazuje się bowiem w taki sposób, że sens nie jest wyłącznie jakąś ludzką projekcją na absurdalny w swej istocie świat. Świat zawiera swoją tajemnicę, która jest w jakiejś mierze dostępna dla naszego rozumu. Ja myślę zresztą, proszę Państwa, że jeśli ktoś używa komputera, lata samolotem, innymi słowy, korzysta z owoców podwoju materialnego świata przez ludzki rozum, a zarazem ubliża ludzkiemu rozumowi, kwestionując nie tylko jego ograniczenia i choroby, ale w ogóle możliwość docierania do jakiegokolwiek sensu, prowadzi brzydką, podwójną grę, niebezpieczną w swych skutkach dla nas wszystkich. A myślę, że jest sprawą pewnej uczciwości intelektualnej, jeśli właśnie korzystamy z owoców ludzkiej racjonalności, to uznać, że ona ma swój fundament w rzeczywistości. Oczywiście teraz uwaga, fakt racjonalności ma bardzo istotne znaczenie dla nauki o predestynacji, o przeznaczeniu, ale nie jest jej dowodem. Ja tego, broń Boże, nie chcę tutaj nawet zasugerować. Istnieje zasadnicza różnica między racjonalnością praw przyrody, a uznaniem jakiegoś ukierunkowania ludzkich dziejów, czy to w wymiarze wspólnotowym, czy indywidualnym. Absurdalna przygodność rzeczy najważniejszej, o której wspomniałem wyżej, skutecznie nam o tym przypomina. Od zgody na prawa przyrody do zgody na to, że w moją osobistą historię też jest wpisana jakaś logika, dzieli mnie przepaść. Jeśli jednak racjonalność nie jest dla predestynacji warunkiem dostatecznym, jest jej warunkiem koniecznym. To tylko w świecie, który posiada wpisaną w siebie racjonalność, jest do pomyślenia uznanie boskiej logiki utkanej z ludzkich wyborów. Proszę Państwa, mamy więc z jednej strony doświadczenie przygodności, które często przeżywamy właśnie jako coś absurdalnego, bo dotyczy rzeczy najważniejszych, z drugiej strony i doświadczenie zła,
które kwestionuje dla nas często no, pewną spójność tego Bożego planu. Wydaje nam się on niemożliwy w związku z tego typu naszymi doświadczeniami. Z drugiej strony mamy też doświadczenie racjonalności świata, która takiej możliwości nie wyklucza, która moim zdaniem nas na taką możliwość otwiera. Nie jest jej dowodem, ale nas na taką możliwość otwiera. Przejdźmy teraz w takim razie, jak już zarysowany został kontekst taki egzystencjalny, w którym te nasze pytania mamy wpisać, by szukać teologicznej odpowiedzi najpierw do Pisma Świętego. Proszę Państwa, by jednak to Pismo Święte naprawdę mogło przynieść nam światło, które nas poprowadzi i pozwoli odnaleźć właściwą perspektywę, ja myślę, że musimy je właściwie potraktować. Mam wrażenie, że zbyt często Pismo Święte to konsumujemy, jeśli tak można brzydko powiedzieć, w formie instant. To znaczy księgę, która jest bogata, skomplikowana jak ludzkie życie i opowiada nam naprawdę niebanalne, złożone, wielowymiarowe historie, my przez naszą lekturę pośpieszną, niechlujną, nieuważną, bardzo interesowną, często zamieniamy, i tu ja się sam biję w piersi, mam nadzieję, że to, co Państwu zaproponuję, takie nie będzie, zamieniamy w jakąś taką płaską bajeczkę o banalnej fabule. W wypadku pytania o predestynację jest to o tyle ważne, że chodzi o sprawę centralną. Samo pojęcie wprawdzie występuje w Piśmie Świętym rzadko i pojawia się późno, to jednak w oczywisty sposób wiąże się z ideą Bożego wybrania i prowadzenia. A pomysł Bożego wybrania i pomysł prowadzenia ludu przez historię to jest serce historii zbawienia. Zauważmy zresztą, i to od tego chciałbym zacząć, zauważmy, że właściwie cała przygoda spotkania ludu wybranego z Bogiem, która została nam opowiedziana w Biblii, może być rozumiana jako wielkie wyzwanie rzucone naszemu doświadczeniu absurdalnej przygodności rzeczy najważniejszych. Bo lud wybrany nie ma w sobie nic szczególnego. Historia zbawienia toczy się na peryferiach antycznego świata, na prowincji, w miejscu zapomnianym, wśród ubogich nomadów, jakby w absurdalnym miejscu i czasie. Nie ma też, jeśli przyjrzeć się uważnie tym tekstom, nie ma nic z triumfalistycznej świetności mitu. Mały, dość wojowniczo ustosunkowany, by nie powiedzieć agresywny i arogancki naród, przeżywa permanentne zagrożenia swego istnienia, kilkakrotnie zaś głębokie kryzysy, kataklizmy dziejowe. Zauważmy też, że ciągiem dalszym takiej logiki wkraczania Boga w ludzkie dzieje jest historia Jezusa. Historia Jezusa, która jest historią uniżenia i przegranej, tak po ludzku na nią patrząc wyłącznie, w zapomnianej prowincji rzymskiej, na skraju wielkiego imperium. Jak gdyby przez swój wybór zapomnianego narodu na peryferiach wielkiej cywilizacji, Bóg chciał nam powiedzieć, że wszelka prowincja, wszelka peryferyjność, wszelka absurdalna przygodność zostały przez Niego ostatecznie odzyskane. To właśnie to, co mało godne, co wzgardzone, co odrzucone przez ludzi, staje się nośnikiem sensu. Sensu, który ma zawstydzić mędrców. Egzystencjalna kruchość, ułomność nie mogą odtąd być wymówką dla zamknięcia się na sens wskazywany nam przez historię zbawienia. Wręcz odwrotnie. W rodowodzie Jezusa, jak już dawno zauważono, nie brak postaci, którymi trudno byłoby się chlubić jakiejkolwiek rodzinie.
Proszę Państwa, dopiero gdy zdamy sobie sprawę z tej absurdalnej przygodności historii zbawienia, czyli że tak po ludzku ją sądząc, jest to historia, której jak nas mogłoby nie być, zyskujemy właściwy kontekst, w który może właściwie wpisać się nauka o predestynacji. Na czym ta nauka o predestynacji polega? Proszę Państwa, kluczowym tekstem, do którego w zasadzie wciąż wszyscy teologowie wracają, jest fragment z listu do Efezjan. To wielki tekst, myślę, że to świetnie go znamy, ponieważ wielokrotnie wraca w liturgii. Jest to fragment hymnu chrystologicznego, zawartego na samym początku listu. Pierwszy rozdział, wersety 4-6. W Chrystusie Bóg wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. Proszę Państwa, analizując ten tekst, czy może powiedzmy ostrożniej i precyzyjniej odwołując się do tego tekstu, ja chciałbym wskazać na trzy aspekty nauki o predestynacji, które też uporządkują to, co chciałbym Państwu dalej przedstawić. Otóż odwołując się właśnie do tego tekstu, ale szerzej także do innych tekstów, które znajdujemy w Nowym Testamencie, można wskazać na trzy podstawowe aspekty nauki o predestynacji. Pierwszy z nich wiąże się z jej treścią, drugi wiąże się z jej motywem, trzeci wreszcie wiąże się ze sposobem realizacji. To, co wiąże się z treścią. Otóż słyszeliśmy przed chwilą, Bóg przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa. Otóż istotą tego Bożego pomysłu, który nazywamy przeznaczeniem, jest usynowienie. Tak o tym będzie pisał święty Paweł. Mamy stać się synami synu. Święty Jan Ewangelista będzie wolał pisać o dziecięctwie Bożym po to, żeby zarezerwować słowo syn wyłącznie dla Jezusa, naturalnego syna. My jesteśmy synami przybranymi. Będzie ta tekna tuteu, będzie wolał określenie, jesteśmy dziećmi Bożymi, a nie chyos, syn, które to słowo jest zarezerwowane wyłącznie dla Chrystusa. Natomiast ja myślę, że to jest ważne, żebyśmy, kiedy zaczynamy myśleć o predestynacji, to sobie uświadomili, bo bez tego, myślę, cała ta nauka zaczyna być takimi wyłącznie technicznymi przepychankami, które pozbawione są sensu i smaku, tak w moim przekonaniu. Co to znaczy usynowienie? My czasami myślimy o tym dzieciństwie Bożym, o usynowieniu, o którym pewnie często słyszymy na ambonie, z ambony, czy sami do tego się odwołujemy na ambonie. My często myślimy w taki sposób, jak gdyby był to jakiś pomysł i projekt na zinfantylizowanie nas, na podporządkowanie nas w jakimś takim układzie zależności, którego mielibyśmy ochotę dzisiaj nie akceptować, który jest zresztą poddany krytyce, prawda? Te wszystkie paternalistyczne wzory, za które odpowiadać miałaby dzisiaj religia. Otóż, proszę Państwa, jeśli sięgniemy po Nowy Testament, czytamy ten Nowy Testament uważnie, to nas szybko wyprowadzi w ogóle z prób tego typu interpretacji. Ja tu tylko o jednym wątku wspomnę, który jest więzłym streszczeniem całego pomysłu na to, czym jest to usynowienie i w jaki sposób ono się ma dokonać. Mam wrażenie, że ja już nawet na jakiejś szkole wiary miałem do tych z Państwa, którzy byli na wykładzie, to szerzej przedstawić. Otóż, proszę Państwa, w Ewangelii świętego Marka
który jest jednym z ewangelistów, dla którego określenie Syn Boży jest bardzo ważne. On już w pierwszych słowach swojej Ewangelii mówi nam o tym, że opowie nam Ewangelię, dobrą nowinę o Jezusie, Synu Bożym. W Ewangelii świętego Marka tak się składa, że najrzadziej pojawia się określenie Ojciec. On prawie że tego nie używa, tak, jeśli go zestawić szczególnie z Ewangelią świętego Jana. Natomiast właśnie u niego i tylko u niego, jeśli chodzi o ewangelistów, pojawia się określenie aramejskie Abba, które to określenie zresztą pojawia się w ustach Jezusa. Jezus zwraca się do Boga, mówiąc do Niego po aramejsku Abba. To jest, proszę Państwa, dlatego coś niezwykłego, że po tych wielu wiekach badań my sobie zdajemy sprawę z tego, że to nie była jakaś przyjęta praktyka w tamtym czasie. Tak naprawdę udało się znaleźć wyłącznie jeden tekst pozabiblijny z pierwszego wieku, przed Chrystusem albo z pierwszego wieku po Chrystusie, to tam nie jest tak prosto datować, który mówi, który używa tego określenia, ale on ma charakter do Boga, ale on ma charakter anegdotyczny. W związku z czym jakby to jest rewolucja, powiedzieć do Boga Abba, czyli tato, tatusiu, w tak intymny sposób się zwrócić. Jeśli zarówno Paweł, bo Paweł w dwóch swoich listach też to utrwala, jak i Marek to w swojej Ewangelii zachował, to mam pewność, że to jest określenie, które znalazło się w ustach Jezusa i charakteryzowało jego intymny związek z Ojcem, prawda? Natomiast, proszę Państwa, bo ja do tego tutaj tak naprawdę dążę, to żebyśmy rozumieli, jak niezwykłe jest określenie Abba i to, że ono się w ogóle w Nowym Testamencie znalazło i to autor, który go użył, musiał mieć tego świadomość. Ale teraz, co jest niezwykłego jeszcze, bym powiedział, bardziej w tej Ewangelii świętego Marka? Że święty Marek umieszcza to określenie w ustach Jezusa kiedy? W Getsemani. Czyli w momencie, kiedy Jezus zmaga się w związku z rysującą się przed Jego oczyma perspektywą śmierci. Pamiętamy, poci się krwawym potem. To właśnie wtedy, w ten intymny sposób w Ewangelii Marka, która jest bardzo też uważnie skomponowana, odnosi się do Boga, mówiąc intymnie, tatusiu. Jakby chciał nam powiedzieć, Marek, co nam chciał powiedzieć? Że to jest moment, kiedy mamy zrozumieć, w jaki sposób Jezus ujawnia nam ojcowską twarz Boga. Jest oczywiście w tym coś wstrząsającego. Dlaczego? No dlatego, że Getsemani to jest początek w zasadzie drogi krzyżowej Jezusa. Ojcostwo, Ojciec na Bliskim Wschodzie, no to jest we wszystkich zakodowane w tym czasie, to jest ten, który daje życie. A tutaj wydaje się, że w momencie, który się wiąże z utratą życia, Jezus objawia ojcowską twarz Ojca. Więc jest w tym coś niesłychanie paradoksalnego, prawda? No ale oczywiście jest w tym coś niesłychanie paradoksalnego tak długo, jak długo nie pamiętamy, dokąd prowadzi cała ta opowieść i dokąd prowadzi Pascha Chrystusa. Że droga krzyżowa to nie jest ostatni etap tego, co się ma wydarzyć. Ostatnim etapem jest zmartwychwstanie, czyli dar nowego życia. Pascha Chrystusa to jest ten czas rodzenia do nowego życia. Ale jeśli to jest tak, jeśli to ojcostwo Boga objawia się w sposób szczególny w czasie Paschy, no to co z tego wynika? No, że naszą drogą do tego, do usynowienia, do dziecięctwa Bożego jest droga paschalna. Jest droga paschalna. Innymi słowy, że stajemy się dziećmi Bożymi, że stajemy się synami w Synu tylko wtedy i tylko na tyle, na ile potrafimy umrzeć dla nas samych, po to, żeby przyjąć życie, które jest Bożym darem, które pochodzi od samego Boga, które jest wyrazem Jego mocy. Bo na tym polega jak gdyby ta istota zamysłu paschalnego. I proszę Państwa, i teraz jeśli my to zrozumiemy, jeśli my to zobaczymy,
no to już chyba rozumiemy, że to dziecięctwo Boże, że to synostwo w Synu i tak dalej, to nie jest żaden paternalizm i infantylizowanie nas, tylko to naprawdę jest pewien pomysł i projekt na życie dla kogoś dorosłego, świetnie wpisany w tą rzeczywistość, w której przychodzi nam dzisiaj żyć. I pewien taki projekt chrześcijański, który jest czymś adekwatnym, bo to wpisującym się świetnie w to skomplikowane, w te różne skomplikowane sytuacje, przez które przychodzi nam dzisiaj brnąć. Więc kiedy mówimy o tym, co jest treścią przeznaczenia, o co to chodzi w tym przeznaczeniu, to pamiętajmy, że to jest usynowienie. I pamiętajmy, że to jest usynowienie, które wiąże się z drogą paschalną. To za tym stoi Pascha. Mamy stać się synami w Synu, idąc za Chrystusem, to znaczy umierając dla siebie po to, żeby przyjąć życie, które jest Bożym darem. Pierwszy aspekt, treść tego, co wiąże się z predestynacją. Przeznaczył nas, przypomnę, z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa. Proszę Państwa, ale zauważmy ten motyw, bo nim się też trzeba zachwycić i zauważyć go, kiedy myślimy o nauce, o predestynacji, o przeznaczeniu. Jesteśmy przeznaczeni do tego, by stać się synami w Synu, by stać się dziećmi Bożymi z miłości. I znowu, to jest rzecz, która jest usłuchana, którą niby wiemy, z której zdajemy sobie sprawę, ale proszę Państwa, w tym z miłości my mamy usłyszeć, że Bóg pierwszy i na początku nas umiłował, że to na początku była miłość. Dlaczego jest w tym coś niezwykłego? Dlatego jest w tym coś niezwykłego, że proszę Państwa, nasze doświadczenie miłości w jakiejś mierze zawsze, myślę, wiąże się z odpowiedzią, z odpowiadaniem na jakieś dobro, na jakieś piękno, które nas porwało, które nas uwiodło, które nas zachwyciło. To jest normalne, tak jesteśmy skonstruowani. W przypadku Boga, i to jest dla nas trudne też do wyobrażenia, jest tak, że Bóg nie odpowiada na żadne piękno, na żadne dobro. On je stwarza w nas. On je stwarza w nas. Bóg nie kocha nas dlatego, że nie kocha nas interesownie, jakbyśmy powiedzieli, ale to jest jeszcze za mało powiedziane. Bóg nie kocha nas dlatego, że, ponieważ możemy znaleźć jakieś bo tej Jego miłości. Bóg kocha nas po to, żebyśmy, można powiedzieć, nie kocha nas dlatego, że, i tu możemy całą listę tych rzeczy wspaniałych i pięknych i dobrych stworzyć, która by uzasadniała właśnie ten Jego wybór i to, że powinien nas kochać, tylko kocha nas po to, byśmy się stali piękni i dobrzy. I to oczywiście, proszę Państwa, też nie jest tak, że to jest doświadczenie, które dla nas jest zupełnie zamknięte. Bo prawda jest też taka, że w każdej miłości, poza tym, że my odpowiadamy na jakieś piękno, na jakieś dobro i tak dalej, to w którymś momencie pojawia się coś takiego, co jest nieuchwytnego, trudnego do wytłumaczenia. Dlaczego to ta dziewczyna, dlaczego to ten mężczyzna? No jest w tym też jakiś moment tajemnicy, że te dlatego, że to czujemy, że nie wystarczają. Jest jakiś odblask w tych naszych różnych więziach, które łączą nas z innymi, w tych naszych różnych miłościach, czegoś boskiego. Ja myślę, że to w ogóle rozwój naszej miłości, jeśli ona ma stawać się coraz bardziej otwarta na tą Bożą miłość, która gdzieś tam w naszych sercach też działa i ma nas stwarzać, no to będzie polegał na tym, że w tych naszych więzach będzie coraz więcej właśnie takiej boskiej miłości, czyli takiej miłości, która będzie starała się w tym drugim człowieku obudzić to, co w nim jest dobre, to, co w nim jest piękne, stworzyć to wręcz czasami, a nie wyłącznie będzie oczekiwała na to, że coś nas porwie, że coś nas przekona, prawda? Proszę Państwa, ja tyle o tym mówię, dlatego że wbrew pozorom to jest sprawa, która bardzo się wiąże z tematem też przeznaczenia. Ja już może od razu podpowiem, że to tym trzecim elementem to
będzie przed założeniem świata i w związku z tym trochę pomyślimy o tym, jak to ta wszechmoc Boża ma się do wolności, ale to już po przerwie. Natomiast przed przerwą jeszcze chciałbym w związku z tym, co ja przed chwilą powiedziałem o miłości, opowiedzieć Państwu tutaj o pewnym problemie teologicznym, który w związku z predestynacją się pojawił w IX wieku. Otóż pojawili się teolodzy, którzy zaczęli sobie wyobrażać Boże przeznaczenie w taki sposób, że Bóg wybiera. I ten wybór poprzedza Jego miłość. I w związku z tym wybór jest przed miłością Boga. Wybiera w związku z tym jednych, którzy są przeznaczeni, i ich ochrania, i ich prowadzi, natomiast innych odrzuca. Że można o predestynowanych i odrzuconych myśleć na zasadzie doskonale symetrycznej. I proszę Państwa, jest tak długo, kiedy my myślimy o tym, że wybór poprzedza miłość. Wybór poprzedza miłość. Ja od razu powiem, że ta doktryna została w IX wieku już przez Kościół odrzucona i potępiona, jako w ogóle niezgodna z Ewangelią. Natomiast tak się składa, że właśnie taki model myślenia o Bożym podejściu do przeznaczenia, do wybierania, później przyjmie Jan Kalwin. Jan Kalwin, czyli jeden z wielkich reformatorów, i to nada jakby ton w ogóle całej nowożytnej dyskusji dotyczącej przeznaczenia. Będzie też, no co tutaj dużo gadać, kreowało takie mrożące trochę czasami krew w żyłach wizję tego, w jaki sposób Pan Bóg może się w stosunku do człowieka odnosić. Proszę Państwa, jaka jest w takim razie, jaki jest ten katolicki model, katolicka nauka, która przy tej okazji została sformułowana. Otóż proszę zwrócić uwagę, Boża miłość poprzedza Boży wybór. Boży wybór dokonuje się z miłości. W związku z czym możemy powiedzieć z całą pewnością, że wszyscy są przez Boga ukochani i wybrani, aby stali się synami w Synu, aby stali się dziećmi Bożymi. Oczywiście tutaj otwiera się w nas niepokój, znak zapytania, no a w takim razie, no co w ogóle nie można, nie ma potępionych już, to nie ma tych odrzuconych, czy w takim razie z Ewangelii nie robimy jakiejś takiej naiwnej bajeczki. No więc proszę Państwa, tu niestety mi nie wyszedł ten slajd prezentacji, bo tak naprawdę mi chodziło o to, żeby ten ostatni element tutaj znikał. Rozumiecie Państwo? Tak po prostu rozpływał się. No jakoś już nie, na szybko to przygotowywałem, w związku z tym tego tutaj nie ma. O co chodzi? Otóż my sami przez wybory naszej wolności możemy powiedzieć Bogu nie. Ale to nie znaczy, że On jakby tu sam przez pozytywny jakiś swój akt nas odrzuca. On dając nam w ręce wolność, możliwość wyboru, on dał nam niestety tą często nie do uniesienia dla nas, czy taką trudną do uniesienia, bo to jest na miarę każdego z nas, władzę do tego, żeby powiedzieć mu tak, bądź powiedzieć mu nie. Więc przez nasze nie my możemy jakby ten ostatni element wymazać. Natomiast to nie jest jego pomysł na nas. Proszę Państwa, jak wspomniałem, chciałbym, żeby w kolejnej części wykładu zająć się tym ostatnim elementem przed założeniem świata i wrócić do tego, co zwykle najbardziej nas nurtuje, ale ja myślę, że zanim do tego przejdziemy, to warto zrobić przerwę i się chwilę pokrzepić.